Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Co oddziela teorie konspiracyjne od faktów? W tym konkretnym przypadku 4,5 roku. Co jak na dzisiejsze standardy, jest dość długim okresem, ale podkreślić należy, że chodzi tu wyłącznie o Polskę, gdyż fakt, że takie sytuacje mają miejsce na Zachodzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i dotyczą topowych e, aktywistów. Zarazowych, na przykład pana doktora Faustiego, tamtejsze zachodnie media głównego nurtu ujawniły już dawno temu. Wreszcie natomiast ten fakt został oficjalnie podany przez media głównego nurtu w Polsce, na przykład przez pana Jacka Frączyka w artykule Business Insidera, pod tytułem, pod tytułem tak polscy lekarze biorą kasę od wielkich firm dziesiątki milionów złotych. I tytuł art, i w tym artykule czytamy tak zwany lead Ponad pół miliarda złotych transferów na rzecz. Polskich lekarzy i instytucji związanych z leczeniem w Polsce dokonały wielkie koncerny farmaceutyczne w ubiegłym roku. Czyli w samym 2023 wielkie koncerny farmaceutyczne bezpośrednio lekarzom, a także pośrednio lekarzom, bo y, poprzez instytucje związane z leczeniem i na rzecz instytucji związanych z leczeniem przekazały pół miliarda złotych, czyli 500 milionów złotych, czyli kupę forsy. I jaką teorię konspiracyjną to potwierdza? Ano taką, że no drodzy Państwo, mamy do czynienia z oczywistym konfliktem interesów. Proste. Koniec, kropka. Teoria ta, w, i, czy, czy, która mówi, że lekarz lecząc pacjenta ma konflikt interesu. Często, nie zawsze, często, ale zdarza się taki przypadek, że ma. Że są takie przypadki. Bo dobro pacjenta może być w konflikcie z dobrem koncernu farmaceutycznego, bo celem pacjenta jest zostać wyleczonym, na stałe wyleczonym, czyli przejść leczenie, terapię, kurację i nigdy więcej już nie musieć się leczyć, być wyleczonym na zawsze, być całkowicie zdrowym, nie musieć przyjmować żadnych preparatów, żadnych kuracji, po prostu nic być raz na zawsze na trwale wyleczonym. To jest dobro pacjenta, to jest cel pacjenta. Tylko, że pacjent wyleczony to dla koncernu farmaceutycznego klient stracony. I tu pojawia się kwestia dobra koncernu farmaceutycznego, którego interes jest bardzo często w jawnej sprzeczności z interesem pacjenta. O ile interesem pacjenta jest być wyleczonym raz na zawsze i nie musieć więcej przyjmować żadnych farmaceutyków ani być poddawany kompletnie żadnym kuracjom, o tyle interesem koncernu farmaceutycznego jest, aby pacjent był wiecznie chory. Żeby pacjent, który musiał do końca życia przyjmować jakieś preparaty i dopóki będzie przyjmował te preparaty, to będzie bardzo dobrze funkcjonował, ale jak przestanie przyjmować te preparaty, przestanie dobrze funkcjonować. Dzięki temu taki pacjent będzie klientem koncernu farmaceutycznego do końca życia. I to jest jawna sprzeczność jawny konflikt interesu. Interes pacjenta być wyleczonym raz na zawsze i nigdy więcej nie musieć się leczyć, i interes koncernu farmaceutycznego niech pacjent leczy się do końca życia. To jest oczywista sprzeczność. I pośrodku jest lekarz, który, zgodnie z przysięgą Hipokratesa, musi kierować się wyłącznie dobrem pacjenta, i który jednocześnie bierze. Często, nie zawsze to podkreślmy, większość lekarzy jest bardzo całkowicie w porządku. Ale niektórzy jednocześnie złożyli przysięgę Hipokratesa, które każe im się kierować wyłącznie dobrym pacjenta, a jednocześnie biorą pieniądze od koncernów farmaceutycznych, których, które są, których dobro jest w jawnej sprzeczności z dobrem pacjenta. I to jest tolerowane, drodzy Państwa. No to kurde, chyba coś tu. Bardzo poważnie nie gra. I żeby nie było wątpliwości, takich chorych akcji w Polsce jest cała masa. Przykład pośrednicy na rynku nieruchomości, którzy wmawiają stronom transakcji, na przykład yy, zakupu, a więc i sprzedaży mieszkania, że będą dobrze reprezentować obie strony transakcji. Czyli pośrednicy bardzo często wymuszają, że chcą reprezentować, a więc brać też prowizję. Zarówno sprzedającego, jak i kupującego tej samej transakcji, gdzie te osoby są w jawnej, w tym konflikcie interesów, jawnym. Interesem sprzedającego jest uzyskać jak najwyższą cenę, czyli żeby było jak najdrożej. Interesem kupującego, jest uzyskać jak najniższą cenę, czyli żeby było jak najtaniej. To jest jawna, oczywista sprzeczność, a po środku jest yy, pośrednik, który twierdzi, że może reprezentować obie strony. To tak jakby tą samą osobę w sądzie reprezentowała ta sama osoba, która jest prokuratorem. Wiecie, mój prokurator jest moim obrońcą. Reprezentuje mnie jako obrońca, mój oskarżyciel. Nie, to w ogóle nie jest sprzeczność, to w ogóle nie jest konflikt interesu i takich opcji jest masa. Ale dlaczego na samym początku powiedziałem 4,5 roku? Bo przecież informacje o tym, że koncerny farmaceutyczne robią przepływy finansowe do, nazwijmy to, instytucji medycznych, co jest w jawnej, w jaw, co powoduje, że niektóre z nich są w, jaw, w jawnym konflikcie interesu z, z dobrem pacjenta, to jest coś, co znamy od co najmniej dziesięcioleci. Tak mniej więcej na przełomie lat 80. i 90. zrobiło się na ten temat głośno. Więc czemu mówię 4,5 roku temu? A no bo po 4,5 roku temu zaczęła się akcja, powiedziałbym, bardzo mocnego wyszydzania, wyzywania, poniżania. A czasem nawet yy, wchodzenia przy pomocy bardzo ostrych socjotechnik na psychikę i próbowania wmawiania, że przez ciebie ludzie zginą, oraz grożenia sądem ludziom, którzy to przypominali w kontekście zarazy. Przypomnę, luty 2020 roku yy, pojawiło się w mediach bardzo wielu ekspertów, którzy zaczęli mówić bardzo konkretne rzeczy odnośnie zarazy. To było bardzo dziwne, bo często to byli dokładnie ci sami ludzie, którzy kilka dosłownie tygodni, a czasem kilka, kilkanaście dni wcześniej mówili zupełnie inne rzeczy. I bardzo często to się nagrało. Na przykład u y, pani, y, u pani bodajże drzyzgi w skandalistach był profesor, lekarz który mówił, że Covid nie trzeba się bać. Do dzisiaj jest y, słynny wywiad z profesorem Simonem, tak, tym profesorem Simonem y, na schodach przed jego placówką medyczną, który też y, bagatelizował Covid, mówił, że nie ma się czego bać. A pamiętamy jak dosłownie kilka kilkanaście dni później jak jeden mąż Topowi eksperci zaczęli no, siać propagandę strachu bardzo, bardzo poważnego i wtedy wielu ludzi zwracało uwagę, że po pierwsze to, że ci eksperci mówią jak od linijki, mniej więcej to samo, to jest dziwne, bo medycyna z jednej strony jest nauką, a z drugiej strony jest sztuką. Medycyna, oczywiście, jest nauką w rozumieniu nauki, tam są pewne zasady nauki, ale z drugiej strony jest tam tak dużo zmiennych, że pewna kwestia intuicji jest tam niesamowicie ważna przy leczeniu. I każdy dobry lekarz wam to powie, że e, tym się różni lekarz od takiego e, algorytmu diagnostycznego, że właśnie ta, te przeczucia, e, ta kwestia właśnie intuicji jest tam bardzo, bardzo ważna. W związku z tym. Jeżeli jest dokładnie taka sama sytuacja i zapytasz 10 lekarzy, to prawie nigdy każdy z tych lekarzy nie powie Ci tego samego. To samo jak z prawnikami. Jak powiesz ten sam stan faktyczny i spytasz dziesięciu prawników o opinię, to będą się bardzo mocno różnić. A tu były, drodzy Państwo, te opinie jak spod sztańcy. Dokładnie takie same. To już samo w sobie było bardzo dziwne. Do tego jeszcze mieliśmy bardzo dziwne przedstawienie wajchy od... Całkowitego bagatelizowania i wyśmiewania, aż po bardzo silny zamordyzm i straszenie, czego ikoną stał się profesor medycyny, lekarz, ówczesny minister zdrowia, szumowski profesor, który dosłownie jednego dnia w RMF bodajże u pana Mazurka, wyszydzał i obrażał ludzi, którzy chcieli nosić maseczki, mówiąc wprost, że one nic nie dają i nie wie, po co ludzie je noszą, a dosłownie kilka tygodni później zrobił nakaz noszenia tychże maseczek. Jawna sprzeczność. Albo nic nie dają i nie wiadomo po co ludzie je noszą, albo tak dużo dają, że trzeba wprowadzić nakaz ich noszenia. Bo, prawda? Także sam fakt, że te, w pewnym momencie te opinie ekspertów były po prostu takie same, jakby od sztancy, jakby przyszedł jakiś, nie wiem, instruktaż, jak eksperci mają mówić, było dziwne. Te przestawienie wajchy medialnej przez ekspertów było jeszcze dziwniejsze. Jeszcze dziwniejsze. No i tutaj wielu ludzi zwracało uwagę, że to bardzo możliwe, że ma jakiś związek z tym, że cała masa ekspertów w Polsce, którzy bardzo często są lekarzami, mogą mieć konflikt interesów i mogą mówić tak nie dlatego, że tak uważają, tylko że działają w interesie instytucji lub osoby, która płaci im pieniądze. I wtedy po prostu było podkreślane, jak duże są przepływy finansowe od różnych korporacji medycznych do różnych instytucji medycznych, a także bezpośrednio lub pośrednio do samych lekarzy. I że nie można tutaj mówić o obiektywizmie, gdyż jeżeli uda się wprowadzić yy, yy, pewne konkretne yy, rozwiązania, to bardzo konkretne podmioty zarobią na tym masę kasy w momencie w którym Pan doktor Szumowski, profesor Szumowski naśmiewał się z noszenia maseczek, no to część ludzi go posłuchało i nie nosiło maseczek. Więc producenci maseczek nie zarabiali pieniędzy. Natomiast gdy pan Szumowski nakazał noszenie maseczek, po, pobyt na maseczki wzrósł gigantycznie. Więc w oczywisty sposób producenci maseczek byli zainteresowani. E, zainteresowani tym, aby. Yy, aby taki nakaz się pojawił, podobnie, drodzy Państwo, jak ze szczepieniami. Przecież koncerny farmaceutyczne zarobiły ciężkie miliardy na samej Polsce na tych szczepionkach, i w sposób oczywisty tam był wał na wale, choć nawet już na poziomie Unii Europejskiej. Przypomnę, pomiędzy kwestie skuteczności i bezpieczeństwa tych preparatów, które coraz bardziej wychodzą do opinii publicznej. to jak można. Twierdzić, że nie było wału, gdy zostało zakupionych 6 czy 8 dawek dwudawkowego preparatu dla każdego mieszkańca Polski w sytuacji, w której około 50% ludzi od razu deklarowało, że nie chce tego przyjmować. Tak, czyli kupiono w zależności od, w zależności od szacunków 8 do 16 razy za dużo. Szacie? To trochę tak, jakby nie wiem. Robisz wesele, zapraszasz na wesele 100 osób, jest, jest powiedzmy, jest, jest, powie jest wesele na wesele 100 osób, z czego połowa ci mówi, że jest na diecie i nie będzie jadła obiadu, a ty i tak zamawiasz 16, 1600 obiadów. Na wesele, na którym jest 100 osób, a jeszcze połowa ci mówi, że nie będzie jadła, bo się odchudza. A potem się okazuje, że Twoja matka prowadzi firmę cateringową i zamówiłeś u matki. No to śmierdzi, że zrobiłeś wała na kilometr, nie? Także tam już od samego początku właśnie zwracano uwagę, że to, że ludzie uważani za obiektywnych ekspertów, Mogą, niekoniecznie muszą, ale mogą w sposób bezpośredni lub pośredni mieć powiązania finansowe z biznesem farmaceutycznym, sprawia, że oni w sposób oczywisty nie są e, obiektywnymi ekspertami, bo mają w sposób oczywisty konflikt interesu. Im większa paranoja strachu, tym więcej koncerny farmaceutyczne zarobią. A jeżeli uda się wzbudzić przymus, Korzystania z jakiegoś specyfiku, to producenci tego specyfiku zarobią jeszcze więcej. Więc jest oczywisty konflikt interesu. A mimo wszystko duża część tych ludzi była używa, uważana za obiektywnych ekspertów. I zwróćcie Państwo uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wiele wskazuje na to, że w chwili obecnej znowu mamy grany, graną jakby dogrywkę, że, że na jesieni znowu pojawi się zaraza. E, znowu pojawi się zaraza, mm, i, e, i będziemy mieli znowu powtórkę z rozrywki z zarazą, lub też pojawi się jakaś nowa, i cały czas pojawiają się bardzo podobne osoby e, w tym kontekście. Druga rzecz, mamy tak zwanych również ekspertów wojennych, którzy nawet się nie kryją że mają powiąz że często, nie wszyscy, ale często, sporo z nich, tak jak nie każdy ekspert covidowy miał powiązania finansowe z biznesem farmaceutycznym, nie każdy, ale spora część, tak samo teraz nie każdy, ale spora część aktywistów wojennych, tych ekspertów, których pełno w mediach głównego nurtu yy, i w mediach społecznościowych ma powiązania finansowe z biznesem zbrojeniowym i oni się w ogóle z tym nie kryją. W ogóle. no To jest jawny konflikt interesu w interesie Polski i Polaków jest nie dać się wciągnąć w żadną wojnę. Proste. Dalej. W interesie Polski i Polaków jest wydać jak najmniej pieniędzy na uzbrojenie, bo wtedy będzie jak najwięcej pieniędzy na leczenie, na system opieki zdrowotnej, na szkolnictwo, na infrastrukturę i na inne ważne dla ludzi rzeczy. A dla ludzi, którzy opłacają sporą część tych aktywistów wojennych Najważniejsze jest, żeby Polska kupiła jak najwięcej uzbrojenia i jak najdrożej. I, I tyle. To jest jawny konflikt interesu. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jakie są skutki tego aktywizmu wojennego. Pamiętacie kapitana Lisowskiego? Jeszcze w 2019-2020 roku zupełnie inaczej postrzegany facet. W 2020 zrobiliśmy wywiad, on wtedy się zupełnie inaczej wyrażał. I robiliśmy materiał o tym, jak rząd Pisu chciał kupić Abramsy za chyba 2 miliardy dolarów, czyli mniej niż 10 miliardów złotych. I był materiał o tym, że to jest bez sensu. Tak, wówczas kapitan Lisowski mówił, że kupna Abramsów dla Polski jest bez sensu, bo Abramsy się dla Polski nie nadają. E i jednocześnie mowa była o tym, że nie ma przyzwolenia społecznego na wydanie tak gigantycznej kwoty jak 10 miliardów złotych, bo 2 miliardy dolarów to jest mniej niż 10 miliardów złotych. Wtedy był inny kurs, przypominam. No ale teraz jest tym bardziej mniej, nie? Eee, ym, tym bardziej mniej, bo teraz jest poniżej 4 złotych za dolara. W każdym razie było grubo poniżej 10 miliardów złotych, tych do wydania na sprzęt dla polskiej armii i było. Wielkie poruszenie, że jak można wydać tak wiele pieniędzy w ciągu kilku lat, że nie ma na to przyzwolenia społecznego, żeby wydać tak wielkie pieniądze na uzbrojenie dla armii. W chwili obecnej, między innymi dzięki działaniu aktywistów wojennych, które nas cały czas straszą wojną z Rosją, w samym tylko przyszłym roku, albo w tym już nie pamiętam, w każdym razie pada kwota 160 miliardów złotych. Chyba w tym 160 miliardów złotych wydana na obronność. Tam 10 miliardów za dużo, ludzie się nie zgodzą. Teraz 160 miliardów, ludzie klaszczą. Rozumiecie? Tak to działa. Chodzi o kasę. Żeby ktoś mógł zarobić, to ktoś musi te pieniądze wydać. Tylko tyle i aż tyle, jak to się, drodzy Państwo, mówi. No i teraz przeczytajmy sobie, co tam pisze Business Insider. Tak, polscy lekarze biorą kasę od wielkich firm. Dziesiątki milionów złotych tylko u nas. No teraz już nie tylko u nich, bo również u mnie. Pan Jacek Frączyk, Business Insider. Ponad pół miliarda złotych transferów na rzecz polskich lekarzy i instytucji związanych z leczeniem w Polsce dokonały wielkie koncerny farmaceutyczne w ubiegłym roku. Sam 2023 rok pół miliarda. To zwróćcie uwagę, ile oni musieli zarobić na Polsce i Polakach skoro im się opłacało dać pół miliarda lekarzom i instytucjom związanym z leczeniem. Wszelkie, wszystkie, które były do tego zobowiązane, już utworzyły tak zwane raporty przejrzystości, umieszczając w nich nazwiska lekarzy, którzy sobie tego nie zastrzegli. Czyli zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, że to jest w ogóle piec na wodę fatomontaż. Bo po pierwsze, taki raport przejrzystości musiały Utworzyć tylko te instytucje, które były do tego zobowiązane, a więc z definicji nie wszystkie. I lista lekarzy, która tam jest, nie jest kompletną listą lekarzy, bo jeszcze raz przeczytajmy, umieszczając w nich nazwiska lekarzy, którzy sobie tego nie zastrzegli czyli lekarz, który brał kasę od koncernu farmaceutycznego, jeśli sobie zastrzegł, że jego nazwiska nie ma być na tej liście, to go tam nie ma. Moim skromnym zdaniem, to jest w ogóle świństwo, że takie zastrzeżenie może być zrobione, bo ja chcę wiedzieć, czy mój lekarz brał kasę od koncernu farmaceutycznego. Jeśli brał, to ja się nie chce u niego leczyć. Bo to jest tak, jakby adwokat, który mnie reprezentuje, brał kasę od drugiej strony. Jawny konflikt interesu. Więc może przynajmniej to obejdźmy i zróbmy <laughs> listę lekarzy, którzy sobie zastrzegli, że nie chcą być na tych listach. Co moim zdaniem powinno być równoznaczne no, z tym, że no, z tymi lekarzami nie powinniśmy chcieć mieć czegokolwiek wspólnego. W raportach z przejrzystości wielkich firm farmaceutycznych znalazły się nazwiska polskich lekarzy i instytucji służby zdrowia. Ponad pół miliarda złotych wydanych przez koncerny. Jedna trzecia trafiła do lekarzy. Lekarze otrzymywali transfery głównie w formie wynagrodzenia za usługi oraz refundacji kosztów podróży i hoteli na organizowane dla nich szkolenia. Pamiętacie, mówiłem o formach te, tych przepływów, że mniej więcej tak to jest właśnie szkolenia, bardzo często w jakimś tam e, raju wakacyjnym, teoretycznie szkolenia, a w praktyce bardziej imprezka. 532 miliony złotych transferów na działalność badawczo-rozwojową wyasygnowały w 2023 roku firmy farmaceutyczne z zagranicy i Polski z przeznaczeniem dla polskich lekarzy, firm konsultingowych, zrzeszeń lekarskich i pielęgniarskich oraz fundacji. Wynika z naszego podsumowania danych ujawnionych przez 20 firm z sektora. Z tego około Jednej trzeciej trafiło do lekarzy, a to za usługi, a to za opłacenie zwykle zagranicznych i nietanich szkoleń i sympozjów. Krajowe firmy farmaceutyczne też prowadzą politykę transferowania środków do lekarzy i instytucji yy, służby zdrowia. Jest to jednak margines. Według danych zebranych przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, krajowe podmioty wydały na takie cele 23 miliony złotych, spośród 532 milionów złotych, czyli ponad 4%. I tutaj, drodzy Państwo, oni mają grafikę, na górze jest AstraZeneca, potem jest Roche, Lili i tak dalej. Pfizer jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstym miejscu. Prześledziliśmy raporty przejrzystości 20 wielkich firm, tylko 20 prześledzili. W większości są to światowe giganty i możemy powiedzieć, że to potężne źródło finansowania życia wielu polskich lekarzy mniejsze lub większe środki dostają od nich tysiące lekarzy. Część z nich zastrzega, żeby nie podawać ich nazwisk. To jest świństwo. Ci lekarze, którzy zastrzegli, żeby nie podawać ich nazwisk, powinni stracić prawo do wykonywania zawodu. Dla przykładu Pfizer informuje, że w jego przypadku zastrzegło to sobie łącznie uwaga 968 doktorów i profesorów a w AstraZeneca 2400 i podobna liczba w Boch, Rieger, in Gelheim, w Angelin Farmi ponad 1000, w Nowartisie ponad 900. Mimo to na listach są jeszcze tysiące nazwisk z konkretnymi kwotami przekazanymi na ich rzecz przez Big Farmę. Eee, przyjrzeliśmy się rekordzistom. Tak, drodzy Państwo. Powinna być jawna lista lekarzy, nazwiska. Wchodzisz sobie, wchodzisz sobie w internet, spisujesz imię i nazwisko lekarza i ci wyskakuje od początku swojej kariery zawodowej, od jakiego koncernu farmaceutycznego, kiedy wziął ile pieniędzy i za co. Więcej, takie listy powinny obowiązkowo, taka informacja powinna obowiązkowo wisieć na drzwiach, drzwiach gabinetu każdego pacjenta. A jeżeli to jest w placówce prywatnej, już po opłaceniu wizyty, pacjent po dowiedzeniu się o tym, że lekarz brał forsę od koncernu farmaceutycznego, powinien mieć prawo zażądać zwrotu pieniędzy i rezygnacji z wizyty. Moim zdaniem, lekarze biorący pieniądze od koncernów farmaceutycznych sprzeciw, yy, sprzeniewierzyli się po prostu zasadze ety etycznej. Nie zasady etyki lekarskiej, bo zasada etyki lekarskiej to jest bardzo podobna trochę do świnki morskiej. Ani świnka, ani morska, tak? Etyka lekarska, moim zdaniem, wypacza pojęcie etyki. Wiecie, jeśli w tych zasadach etycznych znajdują się yy, zapisy, z których wynika, że. Jest sobie pacjent i ten pacjent jest leczony przez lekarza A. I jakimś studentem ten pacjent trafi do lekarza B, i lekarz B dojdzie do wniosku, że lekarz B go źle leczy, to nie może o tym powiedzieć pacjentowi, że lekarz A go źle leczy, bo to jest niezgodne z zasadami etyki. Czy Nie Jest pacjent, który jest źle leczony i przez to może na przykład umrzeć. I o tym się orientuje lekarz B. Więc moim zdaniem ma obowiązek poinformować pacjenta, że jest źle leczony. Ale nie. Nie wolno mu tego zrobić, bo to będzie złamanie zasad etyki lekarskiej i może mieć za to problemy w środowisku lekarskim i przed sądem lekarskim. Ta. Lider dostał 179 tysięcy złotych. I tak, największą kwotę od jednego koncernu dostał wrocławski właściciel prywatnej praktyki lekarskiej, któremu GlaxoSmithKline przetransformowało w ubiegłym roku 116 tysięcy złotych, a świadczone dla koncernu usługi, zaświadczone dla koncernu usługi, w tym 109 tysięcy w formie wynagrodzenia. Na drugim miejscu jest lekarka, pediatra oddziału obserwacyjno-zakaźnego firmy Medycyna Prywatna w Poznaniu, która otrzymała 102 tysiące złotych, z czego 100 tysięcy w formie wynagrodzenia, też od GlaxoSmithKline. Klein. Na trzecim jest lekarz oddziału nefrologii chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej szpitala bielańskiego w Warszawie. Od AstraZeneca otrzymał transfery w wysokości 96 tysięcy złotych, w tym 63 tysiące złotych jako wynagrodzenia za usługi, a 27 tysięcy jako refundacja kosztów podróży i hotelu, hoteli. To tanie nie były. Plus 5 tysięcy opłat rejestracyjnych podczas organizowania organizowanego przez farmaceutyczną firmę wyjazdu szkoleniowego ex aequo z nim jest poznański z nim jest poznański lekarz onkolog z uniwersyteckiego szpitala klinicznego w tym przypadku nie sama astrazeneca była jednak dostarczycielem dodatkowego Przychodu. Ten sam lekarz z innego miejsca pracy, a konkretnie w prywatnej praktyki, pobierał środki od, in, od innego koncernu, a GlaxoSmithKline e, dostał 83 tysiące zł, głównie w formie wynagrodzenia. Łącznie mógł się cieszyć w ciągu ubiegłego roku ze 189 tysięcy zł dodatkowych dochodów, to jest poza... Tymi z pracy w szpitalu i prywatnej praktyce. To daje mu pozycję oficjalnego lidera w stawce lekarskiej w Polsce pod względem zarobków pobieranych od koncernów farmaceutycznych. I jego pacjenci powinni mają prawo o tym wiedzieć, powinni o tym wiedzieć. Z osób publicznych, z transferów od Pfizera korzystał m.in. szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr. Paweł Grzesiowski, który dostał w 2021 roku od GSK 35 tys. zł w formie wynagrodzenia, a w kolejnym roku prawie 7 tys. zł. Czytajmy to jeszcze raz. Z osób publicznych w formie transferów od Pfizera korzystał np. obecny szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr. Paweł Grzesiowski który dostał w 2021 roku od GSK 35 tysięcy złotych w formie wynagrodzenia, a w kolejnym roku prawie 7 tysięcy złotych. Czyli Pfizer, jeden z czołowych producentów szczepionek, zapłacił jednemu z czołowych zamordystów szczepiennych pieniądze. I nie ma znaczenia formalnie za co to było. Nie ma znaczenia... Czy te pieniądze mają jakikolwiek związek z postawą pana doktora Grzesiowskiego? Znaczenie ma, że mogą mieć. Na tym polega konflikt interesów. Bo klient pana doktora Grzesiowskiego, który płaci mu pieniądze, korporacja Pfizer, zarobi tym więcej pieniędzy, im więcej w Polaków będzie wmuszonych czy dobrowolnie wstrzykniętych preparatów korporacji Pfizer. <Sigh> <Sigh> Przypomnę, że Grzesiowski w sianiu paniki covidowej nie cofnął się nawet przed tym, że w, ostatnie, w ostatnią Wigilię, w ostatnie Boże Narodzenie, na Twitterze chwalił się tym, że robi testy covidowe e, gościom, których zaprosił na Wigilię. A potem stwierdził, że komuś tam wyszły testy pozytywne, w związku z tym nie wpuścił ich na Wigilię, swoją własną rodzinę. To był 2023 rok. Przecież praktycznie wszyscy aktywiści zarazowi odpuścili, a Grzesiowski jeszcze nie. E, jaka była jedna z pierwszych decyzji Grzesiowskiego po objęciu stanowiska głównego inspektoru sanitarnego, zrobienie rejestru niezaszczepionych. To na pewno nie ma ze sobą związku, ale może mieć. Drodzy Państwo, wiecie, to jest trochę tak, jakby nie wiem. Pracownicy karetek czy obsługa karetek brała pieniądze od firm pogrzebowych. A nie, przepraszam, już kiedyś tak było. Skończyło się ta aferą łowców skór. Podawanie ludziom pawełronu, przez co umierali w męczarniach i nie. Broń Boże, nie twierdzę, że doktor Grzesiowski świadomie krzywdzi ludzi. Broń Boże. Broń Boże. Ja nawet nie twierdzę, że preparaty Pfizera nie są dobre dla ludzi. Choć można na ten temat podyskutować, odkąd już mamy pełniejszą wiedzę na temat skuteczne i bezpieczne. Jest to mocno kontrowersyjne. Na pewno nie jest to jednoznacznie udowodnione. Ale, nawet zakładając, że dr Grzesiowski działa idealnie w dobrej wierze, że on naprawdę wierzy, że to, co robi, jest słuszne, że on naprawdę uważa, że zapierdzielanie w maseczce po własnym mieszkaniu jest dobre i że to jest objaw nie jakiegoś zaburzenia psychiatrycznego, tylko to jest objaw troski o własne zdrowie. I nawet jeśli naprawdę tak jest. To facetowi płaci koncern, który jest zainteresowany tym, żeby sprzedać jak najwięcej produktów. A tym więcej produktów on sprzeda, im więcej szczepień obowiązkowych Grzesiowski wprowadzi, oczywiście za zgodą odpowiednich instytucji, i im więcej tych szczepień wyegzekwuje. Wiecie, znaczy, to jest tak, jakby nie wiem. Polska policja brała pieniądze od Firmy, która jest zainteresowana konkretnym działaniem polskiej policji. I nawet gdyby to konkretne działanie polskiej policji było słuszne, że nawet tak trzeba, to byłby konflikt interesu, bo byłoby podejrzenie, że ten koncern płacąc polskiej policji, kupuje de facto polską policję, żeby polska policja ścigała głównie tych przestępców, którzy działają na niekorzyść tej korporacji. Czyli w wielkim skrócie, że korporacja kupuje sobie usługi polskiej policji. Rozumiecie? Bo przecież chociażby producentów preparatów jest wiele. I to, czy będzie wybrany preparat A, czy B, czy C, produkcji konkretnej firmy, ma znaczenie. I jeszcze raz, po to się nie, nie oskarżam pana doktora Grzesiowskiego o to, że te pieniądze wpływają w jakikolwiek sposób na jego działanie. Ale mogą, a takiej wątpliwości być nie może. O, o, od trzech naraz znaleźliśmy też dwóch rekordzistów, ale nie jeśli chodzi o wartość, ale o liczbę koncernów, które im płacą. W trzech różnych miejscach pracy uznany pulmonolog i alergolog z łodzi pobierał transfery od trzech firm: Glaxo, AstraZeneca i Angelini Pharma łącznie dostał 180 tysięcy złotych w ciągu roku. Podkreślę, że to jest tylko i wyłącznie w ciągu roku. W kilku różnych miejscach pracuje też onkolog z Warszawy, pracownik m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgiczno-Onkologicznego i wypłaty pobrał w ubiegłym roku od trzech różnych koncernów. Pierre Fabre, Nawartis i Bristol Mayer Squibb. Łącznie było to 79 tysięcy złotych. Z tego można nawet wysnuć wniosek, w jaki sposób dochodzi do zawierania podobnych umów. Nierzadko, oczekując w kolejce na wizytę do lekarza, na przykład internisty, zdarzało się wszystkim zapewne przepuścić osoby, Przyjmowane przez lekarza poza kolejnością, tak na chwilkę. Wchodzą z jakąś teczką, z dokumentami i zaraz wychodzą. Jest duże prawdopodobieństwo, że są to właśnie przedstawiciele firm farmaceutycznych. Nie jest przy tym tak, że wszyscy lekarze otrzymują kokosy. Zazwyczaj są to kwoty rzędu 1000 zł rocznie na lekarza i tylko część dostaje naprawdę spore pieniądze. Miły dodatek do standardowej pensji w przychodni czy szpitalu. Wiecie co? Biorąc pod uwagę, ile lekarze zarabiają, to kusić się na 1000 złotych, nie nazwę tego po imieniu, ale aż się ciśnie. Podróże kształcą. Ciekawe są też praktyki poszczególnych koncernów. Niektóre ewidentnie preferują doszkalanie lekarzy w atrakcyjnych miejscach, zamiast płacić wynagrodzenie. I tak japońska Takeda, farma, Terem polskim lekarzom zafundowała wyjazd, prawdopodobnie do Japonii, warte ponad 40 tysięcy złotych. <laughs> Najwięcej skorzystała lekarka-gastrolog ze szpitala przy ulicy Wołoskiej w Warszawie od tego szpitala teraz ja serdecznie nie lubię której takada sfinansowała podróże i hotele za łącznie 71 tysięcy złotych. Pozdrawiam wszystkich nieszczęśników leczących się w tym szpitalu. Za 50 tysięcy złotych podróżowała na koszt Japończyków również lekarka gastrolog, tyle że pracująca w międzychodzie. Ewidentnie koncernowi zależy na tym, żeby polscy pacjenci gastrologiczni leczyli się ich lekami. O, proszę bardzo. Tutaj, drodzy Państwo, Business Insider nie zostawia zudzeń. Ewidentnie koncernowi zależy na tym, żeby Polscy pacjenci gastrologiczni leczyli się ich lekarzem. I tu jest skutek. Wydają pieniądze, żeby ci lekarze zapisywali pacjentom ich leki, niekoniecznie najlepsze. I tu jest ten konflikt interesu, żeby lekarze zapisywali te leki, które koncerny farmaceutyczne chcą, żeby były zapisywane, a nie te, które są najlepsze dla pacjenta. Nie tylko lekarze. Jak wspomnieliśmy wyżej, lekarze dostają tylko część transferów od firm farmaceutycznych do lecznictwa w Polsce. Badanie PZPPF wykazało, że do lekarzy trafia 35% z polskich firm, a do podmiotów instytucjonalnych 63%. Wśród nich, wśród tych ostatnich są organizacje zrzeszające lekarzy, pielęgniarki, ale też firmy prywatne, które świadczą różnego rodzaju usługi. I tak najczęściej w Sprawozdaniach wśród firm, które dostają duże pieniądze, przewija się nazwa spółki e, Termedia. To jest ta Termedia, którą ostatnio cytowałem. Ale jazda, ale jazda. <ścoughs> Nie no, to na pewno ich teksty są obiektywne. Powyżej 500 tysięcy złotych w ciągu roku płacili jej Pfizer, GSK, AstraZeneca, Lili i Bechringer Ingelheim. Łącznie spółka dostała z tego tytułu 3,1 miliona złotych w formie umów, sponsoringu lub wynagrodzeń. Termedia to wydawca czasopism i książek medycznych. Między innymi... Postępy dermatologii i alergologii, postępy w kardiologii interwencyjnej, postęp psychiatrii i neurologii i alergologia polska, Polish Journal of Allergology, Manager zdrowia, Pediatra Polska, Polish Journal of Pediatry, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej i wiele innych. Czyli mówiąc krótko, już chyba wiecie, jak bardzo niezależne są niektóre media. He 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 he. Ja przypomnę, mnie nikt nie płaci poza wami. Nie przewijacie reklamy, ja zarabiam pieniądze. Mówię oczywiście o nam koncernach farmaceutycznych. Jak ktoś mi zapłaci, to się uczciwie do tego przyznaje. Nigdy w życiu nie zapłacił mi żaden polityk ani koncern farmaceutyczny. Eee, Termedia to wydawca to już było. Najwięks największym wartościom. Największym wartościowo odbiorcą zleceń od, wielki, od wielkiej farmaceutyki był Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Hmm. Państwowa placówka otrzymała łącznie 4,2 miliona złotych od Pfizera, AstraZeneca i Mercka jako darowizny. 1,4 miliona złotych i wynagrodzenie za usługi 2,5 miliona złotych. Laboratorium on co gene diagnostyk w Krakowie otrzymało nie, niewiele mniejszą kwotę, bo 4,1 milionów złotych od AstraZeneca. Narodowy Instytut Onkologii. Drodzy Państwo, leczenie chorób onkologicznych jest to jeden z najdroższych metod, jakby najdroższych leczeń, jakie niestety mogą być. I niestety, i jest to jeden, a tak zwane leki onkologiczne to jest. Jeden z głównych dochodów co najmniej jednego topowego koncernu farmaceutycznego. Wspominaliśmy wyżej, że nie tylko zagraniczne potęgi farmaceutyczne transferują do polskich lekarzy, Instytutów, szpitali i fundacji pieniądze, realizując własne cele, realizując własne cele, ale robili to też polscy producenci leków. Polfarma dla przedstawicieli zawodów medycznych przeznaczyła 4 miliony złotych, a. A Damet 800 tysięcy złotych, czyli 80 miliona. Wysłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia prośbę o komentarz do powyższych danych. Skoro koncerny z taką, a nie inną formą promocji swoich produktów próbują trafić do lekarzy, a nie pacjentów, to znaczy, że o zakupie nie decyduje zazwyczaj pacjent, ale właśnie lekarz. Dodatkowo to nawet często nie pacjent musi płacić, a większość pokrywana jest z refundacji, a tę państwo finansuje z podatków i ze składek zdrowotnych. Stąd pytanie do Ministerstwa, komentarz, odpowiedź, opublikujemy po jej otrzymaniu. Autor Jacek Frączyk, redaktor Business Insider Polska. Ech. No, drodzy Państwo, chyba już wszystko jasne, nie? Jako pacjenci mamy prawo się bać. Po prostu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.